Podobno czwarte miejsce jest najgorsze dla sportowca. Ale dla Aleksandry Mirosław, studentki AWF Warszawa i zawodniczki klubu wspinaczkowego Kotłownia, która na igrzyskach w Tokio znalazła się tuż za podium, to doskonały punkt wyjściowy do realizacji kolejnych najskrytszych sportowych marzeń, o których opowiedziała w drugim odcinku Drogi na Szczyt. Zapraszam. Jednostka Straży Pożarnej w Lublinie i takie wspaniałe miejsce odkryliśmy. To jest ta niezwykle tajemnicza komnata, gdzie wytapia się stal, gdzie wyrabia się wspinaczkową formę. Tak, Olu? Ola Mirosław jest z nami. Tak, jakby jest to rzeczywiście miejsce, gdzie trenuję, gdzie spędzam w zasadzie najwięcej czasu, jeżeli chodzi o wspinanie. Teraz w kontekście właśnie następnych sezonów, no to głównie tutaj będę właśnie trenować. Lubisz pająki? Nie. Raczej nie jest to gatunek zwierząt, za którym, że tak powiem, przypadam i zwierzątko domowe, które chciałabym mieć. Raczej nie. Spider Woman, kobieta pająk, taki przydomek do ciebie przylgnął po igrzyskach, a w zasadzie w trakcie igrzysk olimpijskich w Tokio. Jak ty się z tym czujesz? To jest dla ciebie spoko? Tak, w sensie nie czuję się z tym źle, czy nie czuję się z tym dobrze. Jest mi to w pewnym sensie trochę obojętne, no bo jakby rzeczywiście pierwsza rzecz, jaka, że tak powiem, kojarzy się ze wspinaniem, to są albo właśnie pająki Spider-Man, który właśnie jakby mamy tutaj produkcję Marvela przed oczami, albo właśnie jeszcze małpy, no bo jakby też nie ukrywam, że małpy są zdecydowanie lepszymi wspinaczami niż ludzie. No tak. Czwarte miejsce na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio. Jaka to była impreza dla ciebie i z jakimi wrażeniami, z jakim poczuciem satysfakcji wróciłaś do Polski? Dla mnie to była kompletnie nowa impreza. W zasadzie wszystko, co się działo przed Tokio, w czasie podróży do Tokio, czy w samym Tokio, było dla mnie kompletnie nowe. Też nie wiedziałam, czego się spodziewać, ponieważ wspinanie debiutowało. Z Polski byłam jedyną zawodniczką, która leciała na te igrzyska, więc, że tak powiem, wszystko musiałam sprawdzić sama, wszystkiego dowiedzieć się sama właśnie przy pomocy związku i trenera. Natomiast emocje, które tam przeżyłam, jakby są ciężkie do opisania, jakby ciężko jest opowiedzieć o tym, co tam się działo, natomiast na pewno był ogromny stres, było, mimo że nie było publiczności, mimo że nie było tych takich tłumów, jakie są zawsze na igrzyskach, to wciąż było czuć tą atmosferę igrzysk, to, że cały świat patrzy, bo ja na przykład wychodząc przed ścianę, miałam przed sobą, no nie wiem, kilkanaście, kilkadziesiąt aparatów, obiektywów, kamer i tak dalej, więc jakby tutaj już była ta świadomość, że cały świat patrzy, plus no, wszędzie były obecne te kółka olimpijskie, które gdzieś tam w świadomości właśnie zawodnika już robią wystarczającą taką świadomość, że rzeczywiście to są Igrzyska Olimpijskie, że to jest najważniejsza impreza czterolecia. No i że następna taka okazja właśnie za 4 lata, no w przypadku Tokio i Paryża, no to za 3 lata. Mm-hmm. A co czułaś, kiedy zerknęłaś na zegar i wiedziałaś, że pobiłaś rekord świata we wspinaczce na czas? To był tak naprawdę moment, na który czekałam w zasadzie ostatnie no, 10 lat, kiedy po raz pierwszy zbliżałam się do rekordu świata w 2011 roku, kiedy właśnie pobiegłam 1/10 gorzej od rekordu świata. Potem miało to miejsce w 2013. Potem, jeżeli dobrze pamiętam, to właśnie w 2018, 2019, no i teraz finalnie się udało. Natomiast powiem szczerze, że lepszego miejsca do pobicia rekordu świata nie mogłam sobie wyobrazić. Tym bardziej, że gdzieś tam świadomość tego, że oprócz mnie tylko 27 zawodników pobiło ten rekord świata w czasie Igrzysk Olimpijskich w Tokio, plus jeżeli, że tak powiem, się nie mylę, jeżeli się mylę, to mnie poprawcie. Tutaj myślę, że specjaliści na AWF-ie powiedzą coś więcej, jeżeli chodzi o historię Igrzysk Olimpijskich. Natomiast z tego, co ja się doszukałam, jestem czwartym Polakiem, który w czasie Igrzysk Olimpijskich pobił właśnie rekord świata. Przede mną była to Anita Włodarczyk, wcześniej Irena Szewińska. Więc gdzieś tam rzeczywiście jest to taka wyjątkowa sytuacja, która powoduje, że ja z Tokio, mimo czwartego miejsca, wróciłam spełniona, usatysfakcjonowana, zadowolona, z uśmiechem na twarzy, bo wiedziałam, że zrobiłam wszystko, co mogłam i zrobiłam to, co chciałam zrobić, czyli właśnie ustanowiłam rekord olimpijski, pobiłam rekord świata, w swojej konkurencji pokazałam, że jestem nadal najlepsza. Mhm. No mogłaś mieć jedynie niedosyt, że tej jednej akurat konkurencji wspinaczki na czas nie było jako osobnej dyscypliny na igrzyskach. Mogłam mieć się dosyć, ale z drugiej strony jakby też wiedziałam, w jakim formacie będą rozgrywane Igrzyska Olimpijskie, więc to nie było tak, że nas zaskoczyli, że to będzie trójbój. Natomiast jakby już w grudniu albo w grudniu 2020 roku albo w styczniu 2021 roku, mniej więcej w tych okolicach, MKOL podał oficjalną informację, że właśnie w Paryżu w 2024 roku wspinanie na czas zostanie rozdzielone, więc gdzieś tam mimo przygotowań do Tokio, które były priorytetem, gdzieś tam już z tyłu głowy na pewno
rodził się ten plan i perspektywa tego Paryża. Przypomnijmy, na Igrzyskach w Tokio był trójbój, czyli wspinaczka na czas, bouldering i prowadzenie. No i ty w tych pozostałych konkurencjach no nie czujesz się tak doskonale jak na ścianie, na którą się po prostu wspinasz w ekspresowym tempie. Znaczy to też trochę jest tak, że wspinanie na czas jest kompletnie inną konkurencją niż dwie pozostałe. We wspinaniu na czas dużą część czasu naszego treningowego spędzamy na siłowni, przekładając to potem właśnie na ścianę do czasówek, gdzie te ruchy są powtarzalne, droga jest zawsze taka sama, więc tak naprawdę już w rywalizacji seniorskiej bazujemy na tym, żeby jak najszybciej wykonywać poszczególne ruchy na tej drodze. Natomiast jeżeli chodzi o bouldering prowadzenia, jest to no stricte związane ze wspinaniem, z doświadczeniem, z jakby takimi trudnościami stricte wspinaczkowymi. No i to trochę jest tak, ja zawsze podaję taki przykład, że jakby kazać sprinterowi na 100 metrów pobiec 400 przez płotki, a potem jeszcze dołożyć maraton. Mniej więcej tak wyglądają te konkurencje wspinaczkowe, gdzie gdzieś tam ten bouldering prowadzenia da się połączyć, da się znaleźć gdzieś tam wspólny punkt wyjścia, to czasówki no są zupełnie odmienną konkurencją. Olu, co się działo w twojej głowie? Wspomniałaś o tym stresie związanym ze startem na Igrzyskach, twoim debiutem, ale co się działo w twojej głowie, kiedy byłaś na chwilę przed startem? Przed tym biegiem byłam kompletnie spokojna. Jakby wiedziałam, że jestem przygotowana, że jestem gotowa, żeby pobiec ten rekord świata. Wiedziałam, że jestem gotowa, żeby tak naprawdę to był szybki bieg. Więc ja byłam kompletnie spokojna. Jeżeli chodzi o moje myśli, ja przed swoim biegiem, przed startem staram się kompletnie niczym nie myśleć, jakby wejść w taki stan, kiedy jestem tu i teraz, w danym momencie, skupienie na 100%, ale nie skupiam się na tym, ile pobiegnę, nie wybiegam w przyszłość. Jestem w danym momencie, w danej sekundzie, jakby widzę każdy ruch, każde ustawienie. Natomiast do tego dochodziłam na pewno latami i te 14 lat doświadczenia, czy ogólnie 20 lat w sporcie na pewno bardzo dużo mi dało i dzięki temu, że tak powiem, no, w decydujących biegach popełnianie błędów jest to w pewnym sensie w moim wykonaniu pewna anomalia, która się oczywiście zdarza, tak jak każdemu, bo zdarza się najlepszym, ale cieszę się, że właśnie na Igrzyskach byłam świetnie przygotowana fizycznie i mentalnie, że ten najważniejszy bieg, który de facto poniekąd zmienił moje życie, udał się, wyszedł tak jak powinien i to była tak naprawdę ostatnia szansa na pobicie rekordu świata w czasie Igrzysk Olimpijskich. Jak wyglądają ściany, jak wyglądają te trasy tak naprawdę? Czy każda ściana jest taka sama, czy ty jesteś już, czy wiesz, jakie będą twoje kolejne ruchy po dotknięciu, po jakby zaliczeniu kolejnego punktu na ścianie? To zależy od konkurencji. Tak jak mówiłam, w czasówkach właśnie mamy zawsze taką samą ścianę, ona jest ustandaryzowana, czyli rozmieszczenie chwytów jest zawsze takie samo, kąt nachylenia ściany jest zawsze taki sam, jakby tutaj no, trenujemy na tej drodze, znamy tą drogę, wiemy w jaki sposób mamy ją przejść, natomiast jeżeli chodzi o bouldering prowadzenia, to problemy wspinaczkowe czy drogi wspinaczkowe za każdym razem są zupełnie inne, my ich nie znamy, tak naprawdę dopiero wychodzą przed ścianę w eliminacjach albo w finałach, dopiero wtedy poznajemy te drogi, dopiero wtedy widzimy je po raz pierwszy, natomiast nikt z nas nigdy się na nich nie wspinał, więc jakby pierwsze dotknięcie tej ściany, tych chwytów, to jest tak naprawdę pierwsze spotkanie z tą drogą czy problemem wspinaczkowym. Czy to jest bolesna konkurencja? Siłą rzeczy pracuję przede wszystkim dłońmi, więc gdzieś tam chwyty są szorstkie, tak? Więc wspinając się dużo, wspinając się, nie wiem, intensywnie, zwłaszcza jak chwyty są nowe, więc one są jeszcze bardziej szorstkie niż tak jak ja mam tutaj na treningu, no to trochę działają na skórę jak taki papier ścierny, tak? Jeżeli rzeczywiście tego wspinania jest dużo, tak jak było to na Igrzyskach, no to na dłoniach pojawiały się pęcherze, pojawiały się odciski, które potem finalnie bardzo często się gdzieś tam zdzierają, więc ja mówię, że mam wtedy dziury w palcach, tak? Tak było właśnie podczas Mistrzostw Świata w Hachioji w 2019 roku, tak było teraz na Igrzyskach Olimpijskich, czy chociażby na Mistrzostwach Świata w Moskwie, które miały miejsce 4 tygodnie temu. Natomiast jest to w pewnym sensie wpisane w ten sport, no i już się pogodziłam dawno z tym, że nie będę miała pięknych, długich paznokci i pięknych, zadbanych dłoni, no bo no coś za coś, każdy sport ma pewne takie rzeczy, z którymi no zwłaszcza kobiety muszą się pogodzić, że nie będą czegoś miały w zamian czegoś. A dlaczego postawiłaś akurat na wspinaczkę? To przede wszystkim dzięki mojej starszej siostrze, Gosi, która zaczęła się wspinać dużo wcześniej niż ja. Zawsze przywoziła z zawodów krajowych właśnie medale, wygrywała Puchar Polski, Mistrzostwa Polski. Ja wtedy trenowałam pływanie, ale sobie zawsze myślałam, że
No ja też bym tak chciała, w sensie takim, że ja zawsze chciałam być jak najbardziej podobna do Gosi. To był taki mój, nie wiem, pierwszy autorytet, taki wzór do naśladowania, że Gosia jest najlepsza, Gosia jest super, ja chcę być taka jak Gosia. Więc jak skończyłam trenować pływanie w 6 klasie podstawówki i rodzice zaproponowali, że może zamiast tego w takim razie poszłabym na ścianę, no to, że tak powiem, dwa razy nie musieli mnie namawiać, dwa razy nie musieli się mnie pytać i rzeczywiście od razu powiedziałam, że tak. I na początku miało być to tak stricte rekreacyjnie, żeby po szkole mieć jakieś tam zajęcia dodatkowe, czym się zająć, żeby jakiś taki po prostu tą aktywność fizyczną uprawiać. Natomiast no, ja od zawsze lubiłam rywalizować, więc bardzo szybko gdzieś tam to się przerodziło w taki bardziej sport na poważnie. Gdzieś tam zaczęłam startować w zawodach krajowych, dostałam się do kadry narodowej, zaczęłam startować w zawodach międzynarodowych. No i tak jakoś zostało do teraz. Twoim trenerem jest twój mąż, Mateusz no tak, Mirosław. Tak. Na pewno należy do jednej, znaczy no przypuszczam, że do osób chyba jednej z najbardziej wymagających, bo ona od siebie bardzo wiele jakby wymaga i oczekuje i stara się sprostać tym wymaganiom i celom, które sobie stawia. No jest ktoś, kto nie odpuszcza i wykonuje 100% pracy. Jakbym tak sięgnął pamięcią, to przypuszczam, że nie pominała żadnego treningu od 5 lat. Nie ma żadnego dnia przerwy, stara się po prostu non-stop jej pomóc. Pomaga mi to, że jestem jej mężem, więc jakby nie tylko jestem w stanie wypełnić obowiązki jako mąż, ale gdzieś tam mnie motywuje to, że jestem mężem, więc staram się pomóc jeszcze bardziej. Nie da się do końca tego odciąć, to zawsze będzie się przeplatać, no bo to bycie trenerem, no nie da tego do końca się odciąć, kiedy zamykam drzwi sali treningowej, bo jestem też w domu i tu też mogę trochę pomóc. Więc jakby, no było to bardzo trudne, nadal jest to wymagające, ale staram się jakoś no, wyciągnąć najwięcej korzyści, ile się da. Siedzieliśmy, gadaliśmy o innych zawodnikach, czy o zawodach, czy o czymś, więc na początku jest taka frajda. Potem już nie, potem już mamy takie momenty, kiedy nagle jest piątek 17 i wszystkie załóżmy treningi się skończyły, jakby koniec tematu, urywamy, nie rozmawiamy o tym, więc jakby staram się wydzielić, kiedy o tym rozmawiamy, czasem to wychodzi naturalnie, czasem jedna osoba sygnalizuje, że ej, już jesteśmy trochę poza tematem, więc jakby schodzimy z niego. Oboje też studiujecie na Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Jak z twojej perspektywy wygląda ta współpraca i ile to was kosztowało, żeby osiągnąć pewne kompromisy? Czy potraficie rozdzielić życie małżeńskie z relacją zawodniczka-trener? Tego nigdy się nie rozdzieli, tak? Bo jakby to nasze życie zawodowe z prywatnym już tak mocno się zespoiło i tak mocno się przeplotło, że tego się nie da rozdzielić, że przekraczamy próg domu i jakby ja nie jestem zawodniczką, on nie jest trenerem, to tak trochę nie działa. Natomiast gdzieś tam z perspektywą biegu lat nauczyliśmy sobie z tym radzić, nauczyliśmy gdzieś tam takiego szukać takiego balansu. I ja już nieraz uważam, że to, że on jest moim trenerem, ale też przede wszystkim jest moim mężem, najbliższą mi osobą, jest naszą przewagą na zawodach, ponieważ wie, co w danym momencie powiedzieć. Jakby ja czasami nic nie muszę mówić, a on wie dokładnie, co czuję, jak podchodzę do startu. Wie, z której strony, tak powiem, nacisnąć guzik, żeby rzeczywiście to funkcjonowało tak, jak funkcjonuje. Natomiast zaczęło to się całkowicie niewinnie, bo ja byłam w takim momencie w swojej karierze, gdzie chciałam zmienić trenera, chciałam zmienić klub. No i on powiedział, że okej, no to w takim razie mi pomoże. Natomiast myślę, że nie sądził, że to się rozrośnie do tego momentu, jego pomoże do tego, że zostanie właśnie moim trenerem prowadzącym, że pojedzie ze mną na Igrzyska Olimpijskie, że zostanie trenerem kadry narodowej seniorów we wspinaniu. Więc zaczęło się to od dwóch niewinnych słów, że mi pomoże, natomiast skończyło się na tym, że uważam, że jest no, raczej jednym z najlepszych trenerów na świecie, jeżeli chodzi o wspinanie na czas. I bywały trudne momenty, bywały takie momenty, gdzie rzeczywiście gdzieś tam czy pojawiały się konflikty, czy gdzieś tam było nam trudno się porozumieć, natomiast wydaje mi się, że to jest tak jak w każdej relacji damsko-męskiej. Są lepsze momenty, gorsze momenty, natomiast właśnie z perspektywy czasu, z doświadczeniem, z nauką siebie też nawzajem, poznawaniem siebie coraz lepiej, gdzieś tam doszliśmy do właśnie pewnych kompromisów, gdzieś tam znaleźliśmy pewne schematy działania, które rzeczywiście nam pomagają. No i teraz uważam, że naprawdę bardzo fajnie to funkcjonuje. No, co też widać zresztą po wynikach. A zdarzyło się, że pokłóciliście się na ścianie? Że po prostu trzasnęłaś swoją torbą, że wzięłaś torbę i powiedziałaś, idę stąd, baw się sam. Myślę, że było tak kilka razy. Natomiast to też nie jest związane stricte z tym, że też jesteśmy w prywatnej relacji, tak? Na zasadzie mąż, żona, tylko wydaje mi się, że zawsze pojawiają się konflikty między trenerem a zawodnikiem. Zwłaszcza jeżeli jest duży stres, jakby nagroda jest wysoka, impreza jest ważna, istotna, więc gdzieś tam te konflikty się zawsze pojawiają.
Tylko pytanie po prostu, jak potem sobie z tym dalej radzimy. No ja uważam, że no teraz jakby to się już nie zdarza, natomiast gdzieś tam wiadomo, że jak ja byłam młodsza, jak Mateusz był młodszy, to gdzieś tam było łatwiej zaognić ten konflikt. Natomiast w tym momencie to już jest naprawdę tak, że mam pewne schematy, że wchodzimy tutaj, to jest mój trener, wie co robi, już zresztą nieraz udowodnił, ja mam do niego stuprocentowe zaufanie. Jakby no nie dyskutuję z nim na temat metod treningowych, czy to w jaki sposób trenuję, bo ja się na tym kompletnie nie znam, a też tak naprawdę nie chcę się na tym znać, tylko po prostu chcę wygrywać. Nasza seria nazywa się Droga na Szczyt. I ty jesteś cały czas w drodze na szczyt, chociaż już kilka tych szczytów osiągnęłaś. Między innymi dwukrotnie sięgałaś po tytuł Mistrzyni Świata. Ale też na pewno były też słabsze momenty. Takie chwile, kiedy nie wiem, być może miałaś tego dosyć. Czy zdarzało się? A jeśli tak, to jak sobie poradziłaś z tymi kryzysami? Myślę, że w każdej jakby drodze sportowca właśnie gdzieś tam do tych najważniejszych osiągnięć są momenty takie słabsze, zwątpienia. Dla mnie niewątpliwie były to lata 2016-2017. Do połowy 2018 roku tak naprawdę tej ściany tutaj nie było. Ja nie miałam warunków treningowych w Lublinie odpowiednich, więc co weekend jeździłam do Tarnowa właśnie pod Kraków, żeby zrobić trening, więc spędzałam, nie wiem, poświęcałam weekendy, spędzając w samochodzie no, pewnie około 8 godzin, żeby nie wiem, przebiec 8-16 biegów i do domu, więc też jakby to była duża presja, bo trening musiał być dobry, no bo nie po to jadę te 300 km, żeby to był słaby trening. Więc gdzieś tam było trudno, no i no tutaj też duża część tej historii będzie sprowadzać się właśnie do Mateusza i do jego roli w mojej karierze zawodniczej, bo jakby niewątpliwie on odegrał chyba najistotniejszą rolę w tym, że jestem tu, gdzie jestem w tym miejscu, w którym jestem. Natomiast rzeczywiście jakby podjęliśmy decyzję przed Mistrzostwami Świata w 2016 roku, że na miesiąc przeprowadzimy się do Tarnowa, żebym mogła właśnie przygotować się do Mistrzostw Świata w no, odpowiednich warunkach takich, jak mają inne zawodnicy. Natomiast finalnie wystarczyło to do czwartego miejsca. Czwarte miejsce w sporcie nieolimpijskim to tak naprawdę jest jedno wielkie nic. Tak naprawdę no, poświęciliśmy dużą część naszych oszczędności, prywatnych pieniędzy, płacąc za dwa mieszkania jednocześnie, no bo w Tarnowie i w Lublinie wynajmowaliśmy mieszkanie. Więc gdzieś tam to miało duże konsekwencje. Ja musiałam wtedy zastanowić się, no co dalej, tak? Nie mam stypendium, nie mam żadnych jakby sponsorów, środków do utrzymania, więc no, trzeba pójść do pracy. Więc wtedy zaczęłam godzić właśnie pracę z takim życiem zawodnika, co nie było łatwe, natomiast gdzieś tam przynosiło jakieś tam rezultaty, no i postanowiliśmy się przygotować właśnie w 2017 roku do Mistrzostw Europy, na których doznałam kontuzji, a więc gdzieś tam to kolejne było takie potknięcie, takie spadnięcie jeszcze bardziej bolesne. I pamiętam, że wtedy po tych Mistrzostwach Europy chyba nigdy tak strasznie nie płakałam, nie krzyczałam jak wtedy, nie było mi nigdy aż tak przykro i smutno do tego stopnia, że potem było chwilę później War Games, więc jakby w tym War Games byłam zobligowana wystartować. Ale to było do tego stopnia, że potem po tym War Games w zasadzie przez kilka miesięcy nie pojawiałam się na ścianie, nie pojawiałam się na treningu. Ponieważ nie miałam ochoty tego robić, to był taki czas, moment na przemyślenia dla mnie, co dalej z tym zrobić, no bo iść w sport, który nie przynosi żadnych wymiernych korzyści, w tym też po prostu, no jakby jest po prostu pasją, zabawą, no to mogę się bawić na ścianie na co dzień. Więc ja podjęłam trochę już decyzję, że chcę odejść ze sportu, natomiast tutaj Mateusz wtedy wkroczył, powiedział zdecydowanie, ok, jak mamy ściany, mamy warunki, to przygotujmy się do Mistrzostw Świata w 2018 roku. Jak wtedy nie wyjdzie, no to koniec, że tak powiem, ja szukam alternatywnej ścieżki dla siebie, kończymy zabawę ze sportem. No i oboje wiedzieliśmy, że jadąc do Innsbrucka, to jest takie moje być albo nie być w sporcie, że jeżeli by wtedy w Innsbrucku nie wyszło, no to na pewno by mnie tu nie było. Natomiast w Innsbrucku wyszło i ja teraz z perspektywy czasu stwierdzam, że te kilka lat, tych kilka porażek, bolesnych bardzo mocno, wtedy bardzo mocno te porażki przeżywałam, było mi potrzebne do tego, abym właśnie w finale Igrzysk Olimpijskich była w stanie pobiec rekord świata, po to, abym mogła sięgnąć po dwa złote krążki Mistrzostw Świata, po to, abym mogła właśnie myśleć o Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu i to było coś, dzięki czemu zostałam ukształtowana taka, jaka jestem i co mnie ukształtowało właśnie w tym sporcie i dzięki czemu jestem takim zawodnikiem, a nie innym. I jakby teraz z perspektywy czasu cieszę się, że też przerobiłam na własnej skórze, jak to jest być no słabym, jak to jest być nie wygrywać po prostu. Po tych trudnych doświadczeniach czujesz, że jeszcze bardziej potrafisz w siebie wierzyć? Wydaje mi się, że bardziej jestem w stanie, może nie tyle co wierzyć, bo wierzyłam w siebie zawsze,
Tylko bardziej wiem, jaka jest cena sukcesu. Jest ona wysoka i każdy zawodnik, chcąc być na szczycie, a jeszcze bardziej się na nim utrzymać, musi ją zapłacić. Dla każdego oczywiście będzie to co innego, bo każdy ma różne historie za sobą. Natomiast jakby cena bycia sportowcem wyczynowym, bycie sportowcem wyczynowym na najwyższym poziomie jest bardzo wysoka. I te porażki jakby pomogły mi chyba bardziej, że tak powiem, udowodniły mi, że warto, że jakby mimo wszystko, że jest ciężko, że są momenty bardzo ciężkie, to dla tej jednej chwili na podium, dosłownie tak naprawdę kilku sekund, dla tych 6 sekund podczas Igrzysk Olimpijskich warto jest tę cenę zapłacić. Więcej w tej dyscyplinie zależy od talentu, od pracy, czy też od ogromnej tutaj, od ogromnego szczęścia? Myślę, że jeżeli mówimy w ogóle o sporcie wyczynowym, to wszystkie te cechy, które wymieniłeś, mają ogromne znaczenie. Wiadomo, w rywalizacji juniorskiej bardzo często najistotniejszą rolę odgrywa talent, tak? Po tym chodzi ta ciężka praca. Natomiast na najwyższym poziomie uważam, że jest potrzebny talent, ciężka praca, ale też i szczęście, bo czasami bez szczęścia nie jesteśmy w stanie nic zrobić. Natomiast jeżeli chodzi o wspinanie, to ja uważam, że najważniejsza jest, zwłaszcza o czasówki, czyli o konkurencji, w której się specjalizuje, najważniejsza jest głowa i to przygotowanie mentalne. To odgrywa najistotniejszą rolę. Olu, jesteś cały czas studentką Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Razem studiujecie z Mateuszem. Jak wyglądało jeszcze właśnie to pogodzenie kariery, treningów ze studiami? Jeszcze doszła praca zawodowa, o której wspomniałaś. Jak sobie z tym wszystkim poradziłaś? Nie było łatwo. Tak naprawdę godzenie tutaj, nie wiem, studiów, właśnie pracy i sportu jest bardzo trudną rzeczą i wymaga dość sporej samodyscypliny tak naprawdę, bo nie ma przeprość. My studiujemy akurat zaocznie, więc nie ma przeprość. Co weekend trzeba wsiąść w samochód i pojechać do Warszawy. Na tygodniu od poniedziałku do piątku trzeba trenować, wcześniej jeszcze pracować, natomiast też od 2018 roku po wygraniu pierwszych mistrzostw świata nie pracuję już zawodowo, jakby moją pracą stał się sport i z tego się utrzymuję. Bo pracowałaś jako nauczycielka? Tak, jako nauczycielka wychowania fizycznego, natomiast właśnie po wygraniu pierwszych mistrzostw świata podjęłam decyzję na początku o bezpłatnym urlopie, potem zrezygnowałam z pracy, ponieważ jakby sport stał się moją pracą. Jestem tym szczęściarzem, że mogę się z tego utrzymywać i mogę dzięki temu zarabiać na życie. Natomiast jakby to wymaga dużo samodyscypliny, przede wszystkim tego, że dużo rzeczy musimy we własnym zakresie nadrabiać, jakby sami musimy się uczyć, sami musimy, że tak powiem, zdobywać notatki, czy te książki, robić te notatki i tak dalej. Nie jest łatwo, natomiast gdzieś tam też wielu wykładowców podchodziło bardzo wyrozumiale do nas, jakby z wyciągniętą ręką, z chęcią pomocy, więc wydaje mi się, że to bardzo gdzieś tam pomogło nam dojść do tego trzeciego roku, tak jak teraz jesteśmy. Natomiast tak jak mówię, dlatego podjęliśmy też decyzję o studiach zaocznych, a nie dziennych, ponieważ nie mieliśmy możliwości godzić naszych takich codziennych obowiązków ze studiowaniem w Warszawie, gdzie na co dzień mieszkamy tutaj w Lublinie. Było warto. I cały czas jest powiem warto. Jak zakończę studia. Dobra, to cały czas trzymam kciuki, bo który to rok? Teraz jesteśmy na trzecim roku, jakby drugiej części trzeciego roku, bo my trzeci rok rozkładaliśmy akurat właśnie na 2 lata w związku z Igrzyskami Olimpijskimi, więc teraz gdzieś tam jesteśmy na ostatniej prostej trzeciego roku, czyli pisanie pracy, praktyki, obozy i tak dalej. Wiemy, że na ścianie, kiedy walczysz, kiedy rywalizujesz w Mistrzostwach Świata lub Igrzyskach Olimpijskich, jesteś takim mega fighterem, mega fighterką. Znamy twoją taką determinację i wolę walki. A jaka jesteś prywatnie? Jaka prywatnie jest Ola Mirosław? Jakiej słucha muzyki? Jakie lubisz filmy? Ojej, to naprawdę ciężko powiedzieć, jaka jest prywatnie Ola Mirosław. Co ostatnio cisnęłaś na Netflixie? Ojej, z dużych rzeczy. Ostatnio nie oglądałam Netflixa, bo nie miałam czasu. Natomiast to jak jestem prywatnie, to chyba nie do mnie pytanie, bo ja nie jestem obiektywna w tej kwestii. Natomiast jeżeli chodzi o muzykę, to ja bardzo lubię soundtracki filmowe, zwłaszcza Hansa Zimmera, jakby w ogóle cały... Gladiator, Incepcja, rozumiem, że... Też, ale na przykład też cały soundtrack z Batmanów, trylogii Batmana.
To też jest coś, co uwielbiam. Jeżeli chodzi o filmy, no to zdecydowanie, jeżeli miałabym wskazać takie moje top 3, to są pierwsze trzy części Batmana kręcone przez Nolana. I to jest takie moje must have, które uwielbiam, które lubię oglądać, nawet wielokrotnie gdzieś tam wracać do tego. A jaka jestem prywatnie? Prywatnie lubię rywalizować. Jestem osobą zorganizowaną, ale jakby muszę mieć też, że tak powiem, pewien określony deadline, ponieważ jeżeli mam coś daleko do zrobienia, to ja to odłożę na sam koniec. To jest związane też trochę z to, że jestem chyba zawodnikiem, że działam w taki, a nie inny sposób, że jeżeli jest presja, jest stres, taki ostatni dzwonek na zrobienie czegoś, to ja wtedy dopiero to zrobię, bo wtedy najlepiej mi się pracuje, wtedy najlepiej mi się pewne rzeczy wykonuje. Natomiast jestem na co dzień bardzo sobą zorganizowaną, poukładaną. Lubię rywalizować na każdej płaszczyźnie i jakby trochę mogłabym powiedzieć, że jestem może w pewnym sensie od tego uzależniona, bo gdzieś tam w codziennym życiu, jak nie mam teraz zawodu, też szukam tej rywalizacji. I czy na przykład gdzieś tam próbujesz siebie odnaleźć? Nie, to są takie nawet takie codzienne rzeczy, jak nie wiem, wyjeżdżamy z jednego miejsca z Mateuszem dwoma samochodami i ścigamy się, kto pierwszy będzie w domu, tak? I pytanie, kto lepiej zna Lublin, że lepiej objedzie i lepiej przyjedzie w razie czego, okay, jak się gdzieś coś zakorkuje. Natomiast to są takie codzienne, zwykłe rzeczy. Na pewno jestem osobą bardzo ambitną, która no, nie boi się podejmować wyzwań, bo też trochę mam tak, że im trudniej, tym lepiej, tym fajniej, tym ciekawsza droga, tym ciekawsza podróż i tym większa satysfakcja na koniec. A za co siebie najbardziej lubisz? Za swoją pracowitość i za to, że się nigdy nie poddaję. Jakby gdzieś tam od momentu, kiedy wróciłam do sportu, kiedy gdzieś tam pewne rzeczy już przeżyłam, poukładałam sobie w głowie właśnie w tych latach 2016-17, to w tym momencie, choćby nie wiem jak było trudno, to gdzieś tam ten cel zawsze jest przed oczami i on musi zostać osiągnięty. A potrafiłabyś siebie wyobrazić w dyscyplinie zespołowej? Nie, jestem zbyt dużą indywidualistką. I jakby dlatego też sport indywidualny, bo no jednak w sportach zespołowych tej takiej rywalizacji bezpośredniej z rywalem w pewnym sensie nie ma. Jakby gramy taki na zespół, ale to nie jest taka rywalizacja jeden na jeden, tak? A rywalizacja jeden na jeden to jest coś, co rzeczywiście sprawia mi w pewnym sensie przyjemność, satysfakcję i dlatego właśnie zresztą trenuję sport indywidualny. Twoje największe, najskrytsze marzenia? Kwalifikacja na Igrzyska Olimpijskie do Paryża, a potem finalnie walka o Mistrzostwo Olimpijskie. Olu, bardzo Ci dziękuję. Dziękuję. A my w tej chwili, dosłownie w tej sekundzie, przenosimy się do naszej drugiej części i zapraszam Cię na krótki challenge. Zagramy w 5 sekund. Grałaś kiedyś w tę grę? Tak, zdarzyło mi się. 5 sekund, Zalo Mirosław, już za chwilę. Mistrzostwo świata 2018, Mistrzostwo świata 2019, Mistrzostwo... rekord świata na igrzyskach. Fajna uczelnia, fajni wykładowcy, fajni studenci. Rozwija całe ciało, rozwija jakby można schudnąć i koordynacja ruchowa, to jest fajne u dzieci. Disneyland w Paryżu, Tokio i Pekin. Piję kawę, wyprowadzam psa i idę do łazienki. To, że muszę szybko mówić, to, że muszę mówić głupoty i to, że nie mam czasu się zastanowić. Robaki, robaki i robaki. Usain Bolt, Michael Jordan i ktoś fajny. Kubuś Puchatek, Soul, w głowie się nie mieści. Złoty medal Igrzysk Olimpijskich, dużo szczęścia i radości i zdrowia. Ola Mirosław, dziękujemy. Nasz wspaniały gość naszego kolejnego odcinka, Drogi na Szczyt. Olu, bardzo Ci dziękujemy, że znalazłaś czas, że mogliśmy tutaj Ciebie odwiedzić w Lublinie. Trzymamy mocno kciuki za wszystkie Twoje marzenia sportowe. Ucz się też pilnie, bo jeszcze taka kropeczka nad i do postawienia została, wisienka na torcie, ale też liczę na to, że wszystko się uda. I co? Bądź zdrowa, dalej taka fajna, pozytywna, energiczna i trzymaj się. Dziękuję bardzo, do zobaczenia. Ola Mirosław była naszym gościem w kolejnym odcinku Drogi na Szczyt. Dziękujemy i do zobaczenia w następnym materiale.